A nasz dzisiejszy dzień rozpocznie pan Artur Granicki, radca prawny, szef praktyki prawa finansowego i nowych technologii, Kopeć-Zaborowski, adwokaci i radcowie prawni, który opowie nam o potrzebach polskiego fintechu. Zapraszamy. Dzień dobry państwu. Tak lekkie opóźnienie mamy, bo mieliśmy nadzieję, że troszeczkę więcej osób się zjawi. Natomiast ja tak rozpocznę może małym wstępem. O czym będziemy mówili? Będziemy mówili o potrzebach polskiego fintechu, czyli czymś, o czym myślimy jako rynek, nad czym pracujemy od wielu, wielu lat. To się zmienia. W ostatnich latach mieliśmy parę znaczących zmian. Natomiast warto co jakiś czas sobie przypomnieć o tych rzeczach, które nie zostały rozwiązane, podsumować, co się udało, czego się nie udało, co jeszcze mamy do zrobienia i w którym kierunku jakby polski rynek fintechowy powinien iść. Więc zaczniemy sobie od kwestii jednej z bardziej kluczowych, zarówno w Polsce, jak i w Europie, jak i na świecie, czyli piaskownicy regulacyjnej. Później przejdziemy sobie do postępowań, czyli czegoś, co jest jedną z najbardziej newralgicznych rzeczy, jeżeli rozmawiamy o fintechu, o podmiotach nadzorowanych. Przejdziemy sobie do legislacji, która nam tworzy te ramy prawne, w których fintechy mają działać, funkcjonować, do koordynacji działań na etapie, na poziomie rządowym, do współpracy międzynarodowej, która akurat w przypadku polskiego fintechu jest bardzo istotna. Gdyby wszyscy wiemy, że tutaj mamy troszeczkę do nadrobienia. No i z kwestii takich bardziej miękkich, czyli akceleracji, czyli finansowania, czyli głębokości tego rynku, który pozwala fintechom się rozwijać. A więc zaczynając od piaskownicy regulacyjnej. W tym momencie w Unii Europejskiej nie ma żadnej funkcjonującej piaskownicy regulacyjnej. Wiemy, że była angielska dalej funkcjonuje, natomiast Anglia się żegna z Unią Europejską. Są piaskownice formalne w Danii czy w Holandii, czy na Litwie, ale one do końca nie funkcjonują. To znaczy z tych informacji, które ja mam z nadzoru holenderskiego, tam jak na razie przez 2 lata programu został zaakceptowany i przetestowany jeden projekt. W Danii, z tego co wiem, żaden nie został zaakceptowany. Na Litwie tak samo, zresztą na Litwie piaskownica służy do projektów blockchainowych bardziej niż do projektów typowo fintechowych, licencyjnych w szerszym zakresie. Po co jest piaskownica? Piaskownica jest po to, żeby umożliwić przetestowanie rozwiązań fintechowych przed ich wejściem na rynek, pokazać nadzorcy, pokazać inwestorom, że dane rozwiązanie może działać, będzie działało i będzie działało bezpiecznie. To jest jedna z bardziej kluczowych rzeczy. Ta piaskownica, jeszcze jak ja byłem dyrektorem Departamentu Fintech w KNF-ie, tworzyliśmy piaskownicę w formie zdecentralizowanej, czyli takiej, w której partnerzy oceniają możliwość biznesową danego projektu, zapewniają tą infrastrukturę technologiczną do testowania. Natomiast komisja czuwa nad tym, żeby zweryfikować bezpieczeństwo danego rozwiązania, bezpieczeństwo inwestorów, konsumentów i tym podobnych. Teraz oczywiście trwają prace razem z Ministerstwem Finansów, z EBOR-em nad tym, żeby opracować nowy model piaskownicy. Te prace, miejmy nadzieję, w przyszłym roku zostaną zakończone. Natomiast w którym kierunku one pójdą, trudno powiedzieć. O tyle jest to istotne, że w momencie, kiedy tak naprawdę jest pusty troszeczkę rynek, ten rynek piaskownic, że tak powiem, czyli nie ma konkurencji, nie ma piaskownic na terenie Unii Europejskiej, które by działały, wyjście z taką piaskownicą w Polsce jako pierwszą w Europie, no od razu sprowadza zarówno zainteresowanie inwestorów na polski rynek, jak i ciekawych startupów z zagranicy. Mówimy tutaj o całym rynku, a nie tylko o wspieraniu tych polskich podmiotów. Chociaż posiadanie piaskownicy tutaj u siebie pod nadzorem polskim zawsze będzie dodatkowym benefitem dla polskich startupów, chociażby z tego powodu, że nie będą musiały tak jak Billon jeździć do Anglii, tam zakładać spółek i tam się testować, tylko będą mogły to zrobić tutaj przy dużo niższych kosztach. O czym powiem na końcu, no, dla wielu inwestorów jest to kluczowe, ponieważ próg wejścia startupu na rynek jest w przypadku fintechu dużo wyższy niż w przypadku, nie wiem, e-commerce'ów, ICT, innych rozwiązań ze względów licencyjnych, ze względu na doświadczenie zespołu,
i nadzór KNF-u, więc dla wielu funduszy możliwość przetestowania zmniejsza ryzyko inwestycyjne i może to być kluczowe przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej na tym wcześniejszym etapie, że zainwestujemy w dany startup, na przykład pierwszą transzę, po przetestowaniu możemy sfinansować rozwój rynkowy, możemy ekspansję i po prostu rozpoczęcie działalności. Dodatkowo mamy problem z doświadczeniem. Wiadomo, że żeby pozyskać daną licencję, wymagane jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez zespół, przez zarządzających danym fintechem. Bardzo często to ten zespół nie ma tych doświadczeń, tak? Więc nawet jeżeli by zespół zebrał kapitał, nie może uzyskać licencji w KNF-ie ze względu na brak doświadczonego zespołu, na brak kompetencji, które identyfikuje się na poziomie komisji, na poziomie wniosku licencyjnego. Przetestowanie, zrobienie testów, uwiarygodnienie komisji, że dany zespół ma kompetencje, może zacząć działać, no uprawdopodobnia w dużym stopniu pozyskanie tej licencji, pokazanie komisji, że dany startup jest w stanie funkcjonować legalnie i mimo, że formalnie w CV zarząd nie ma pewnego doświadczenia, to przez przejście piaskownicy można udowodnić komisji, że jednak ten zespół zasługuje na to, żeby tą licencję otrzymać. Dalej, następna bardzo kluczowa rzecz, czyli usprawnienie postępowań licencyjnych, czyli to, co w Polsce kuleje od wielu, wielu lat, chyba tak naprawdę od zawsze. Każdy mówi o Litwie, o tym, jak tam są szybkie postępowania. My pewnie nigdy nie dojdziemy do poziomu Litwy, tak? Czyli małego kraju, który robi pewne licencje, pewne postępowania na eksport i wie, że to ryzyko ich wewnętrzne będzie dużo bardziej ograniczone. Natomiast to nie znaczy, że jakby musimy się poddać i jak gdyby powiedzieć, że u nas nigdy tak nie będzie. Mamy coś takiego jak zasada proporcjonalności, która jest kluczowym w systemie europejskim sposobem rozpatrywania wniosków administracyjnych. Czyli jeżeli mamy startup, który działa internetowo, nie ma oddziałów, ma inne systemy, on nie potrzebuje do licencji, nie wiem, 10-20 milionów złotych kapitału. Może wystarczy mu to 50 czy 125 tysięcy, które jest wymagane przepisami unijnymi jako minimum. I od tego minimum wychodzimy, skalując, jaki budżet jest nam potrzebny do jakiej skali działalności. I w ramach zwiększania skali działalności startupu, możemy wymagać, żeby ten budżet, ten kapitał się zwiększał. Następnym to jest checklisty licencyjne. To w 2018 roku zaczęło być robione, natomiast nie jest aktualizowane. Czyli dla wielu startupów, które się przygotowują do wejścia na rynek, do oceny, czy mogą pozyskać licencję, czy nie, czy lepiej jest działać z licencją tak bardziej formalnie, czy szukać jakiegoś obejścia, żeby tej licencji nie uzyskiwać i żeby ten model troszeczkę był taki szary, powiedzmy, a nie oficjalny, no bo niestety tak się zdarza. Pozyskanie takiej checklisty licencyjnej na stronie KNF-u, czyli uzyskanie jasnej informacji, co potrzebujemy do uzyskania licencji, jakich dokumentów, jakich kompetencji, jakiego kapitału. Po pierwsze, może nam bardzo pomóc przy układaniu budżetu inwestycyjnego, może pomóc przy rozmowie z inwestorem, przy planowaniu działań i kształtowaniu całego modelu biznesowego, ponieważ ograniczamy sobie to ryzyko, że na przykład pozyskamy inwestycje, oddamy ileś procent, a nagle się okazuje, że komisja nam stwierdza, te wasze 2 miliony kapitału to jest za mało, potrzebujecie 5. W momencie, kiedy mamy jasno powiedziane, jak to jest wyliczane, od czego zależy kapitalizacja, jakich dokumentów wymagamy, jakie są minimalne wymagania dla zespołu, jesteśmy w stanie w procesie przygotowywania licencji sobie na przykład zarezerwować budżet, czyli my jako zespół fintechowy nie mamy pewnych kompetencji. Wiemy, że potrzebujemy pracownika, członka zarządu, wspólnika, który te kompetencje ma. Na przykład jest byłym bankowcem, zna się, nie wiem, na transakcjach walutowych, na innych obszarach, w których planujemy działać, natomiast w których my jako zespół nie mamy kompetencji. Od razu wiemy, że musimy znaleźć taką osobę, zarezerwować sobie budżet dla niej, czy oddać część udziałów, czy wynagrodzić jej to w pensji. Nie tracimy czasu i przez to skracamy też postępowanie licencyjne, no bo składamy już wniosek bardziej dopracowany, bardziej taki, jakiego oczekuje komisja w postępowaniu licencyjnym.
dalej jest ze znakiem zapytania, czyli coś, o czym jak gdyby się mówi, myśli od wielu, wielu lat, co też jest jakby zapożyczone z Wielkiej Brytanii, czyli licencje ograniczone. W Wielkiej Brytanii, jak idziemy do piaskownicy, możemy dostać licencję ograniczoną, czyli mamy licencję na przykład do działania przez 2 lata na 1000 użytkowników, tak, na 1000 klientów, albo na przykład do 1 000 000 funtów. Pozwala to zmniejszyć te wymogi licencyjne, powiedzieć, dostajecie licencję niejako warunkową, możecie działać, możecie już wejść na rynek, możecie przetestować swoje rozwiązanie w pełni legalnie. Jeżeli nam przez ten, powiedzmy, pół roku, rok działalności na tej mniejszej liczbie klientów pokażecie, że dany projekt funkcjonuje, wtedy dostajecie pełną licencję, tak? Czyli KNF ma pewność, że dane prawdopodobieństwo dużo większe, że dane rozwiązanie, dany podmiot jest, działa legalnie, jest bezpieczny. No, w sumie o to chodzi w nadzorze. Natomiast startup ma dużo szybszą możliwość wejścia na rynek, pozyskania inwestorów, pozyskania klientów, no bo time to market jest w każdym biznesie startupowym, zwłaszcza w fintechach, kluczowy. Jeżeli mamy rozwiązanie, wiemy, że jest na nie rynek, no to trudno nam czekać rok czy półtora na to, żeby pozyskać licencję i móc wejść. Natomiast takie licencje ograniczone dają nam możliwość tego, abyśmy przetestowali rozwiązanie w sposób legalny. I przyspieszenie czasu postępowań, to jakby to jest podsumowanie tych wcześniejszych punktów. Natomiast też, jeżeli się czeka na odpowiedzi w postępowaniu licencyjnym 2 miesiące, czasami 3 miesiące i nie wiemy, co się dzieje, to jest to dosyć frustrujące dla podmiotu, który chce jak najszybciej wejść na rynek. Natomiast no, powinno być, jak gdyby kluczowym powinno być postępowanie licencyjne w komisji, które umożliwi przyspieszenie tych postępowań. I to jest kwestia organizacyjna bardziej niż kwestia formalna. Bo jeżeli zaczniemy dbać o te pierwsze 3 punkty, to ten ostatni jakby naturalnie sam nam wyjdzie, że tak powiem. Przejrzystość przepisów i proaktywność. Tutaj się dużo zmieniło. Tutaj trzeba jasno pochwalić komisję za stanowiska na temat kryptowalut, stanowiska na temat crowdfundingu, wcześniej oferowania, robodoradztwa, chmury i tak dalej. Natomiast dalej mamy 2 główne problemy. Znaczy pierwszy problem to jest gold plating, czyli piszemy stanowisko opierając się na przepisach europejskich, natomiast nie do końca nam się te przepisy podobają, więc zawsze sobie coś dodamy od siebie. I często to nie jest dobre dodanie. Znaczy to jest zwiększenie obowiązku, zwiększenie pewnego formalizmu czy utrudnienie działania, a nie usprawnienie. Natomiast tutaj, jak mówię, tutaj się dużo dzieje, tylko jeszcze trzeba pomyśleć o tym, żeby na przykład skonsultować dane stanowisko z rynkiem. Oczywiście te stanowiska, które na przykład w tym roku czy w zeszłym roku zostały wydane, one zostały wydane jako projekt i były konsultowane, z tym, że na przykład, tam taki chyba najbardziej jaskrawy przykład, stanowisko dotyczące kryptowalut zostało opublikowane na stronie i poproszono o ocenę tego stanowiska podmioty nadzorowane. Ile jest podmiotów nadzorowanych w Polsce, które się zajmują kryptowalutami i blockchainem? No pewnie te 2-3, które są MIP-ami, tak? Więc proszenie na przykład Izby Domów Maklerskich, czy Izby Funduszy, czy Związku Banków Polskich o ocenę kryptowalut, no może troszeczkę odbiegać od standardów rynkowych i od tego, co się dzieje. Dobrze by było wprowadzić możliwość szerokich konsultacji, na przykład tak jak jest robione, ja się cały czas odnoszę do Wielkiej Brytanii, no bo to jednak jest jakiś benchmark w Europie najbardziej znany, jeden z najbardziej rozwijających się rynków fintechowych na świecie, może poza Singapurem, ale na pewno jeden z kluczowych. Tam jak są prowadzone konsultacje, to nie jest wysyłane pismo i czekane, żeby w ciągu 2 tygodni przesłać opinie pisemne, tylko jest zrobione na przykład spotkanie. Są konsultacje szersze z przedstawicielami rynku, gdzie duża ilość ludzi związanych z danym rynkiem może przyjść, wyrazić swoje wątpliwości, ocenę, pytania i na tej podstawie to stanowisko jest budowane, co ułatwia troszeczkę zarówno ze strony rynku możliwość zrozumienia, o co komisji chodziło, w którym kierunku dany rynek idzie i w jaki sposób się będzie rozwijał, a z drugiej strony komisji pozwala bardziej dostosować się do potrzeb rynkowych i bardziej wykazać, że,
że to, co ona robi, to jest prorynkowe, jest na czasie i służy temu, żeby rynek lepiej funkcjonował, a nie tylko, żeby go gdzieś tam ograniczać czy regulować w taki czy inny sposób. No i bardzo ważne jest przyspieszenie prac legislacyjnych, ponieważ my mamy taką praktykę, że jak wchodzi nowe rozporządzenie unijne, to tak, no niby mamy ten rok, dwa na dostosowanie, to pierwszy rok zobaczymy, co inni robią, drugi rok zobaczymy, jak to inni implementowali, jak uregulowali i tracimy czas, no bo wiadomo, że jeżeli mamy, nie wiem, przykład crowdfundingu, mamy platformy crowdfundingowe, mamy projekt rozporządzenia na temat crowdfundingu, jeżeli Polska będzie pierwszym krajem, który zgodnie z tym rozporządzeniem ureguluje crowdfunding, to nie tylko będziemy mieli wysyp platform crowdfundingowych, ale będziemy mieli bardzo dużo podmiotów z zagranicy, które będą zainteresowane, żeby tutaj przyjść i w jasnych ramach prawnych pozyskać licencję crowdfundingową i rozpocząć działalność. Jeżeli będziemy jednym z ostatnich krajów, który będzie patrzył, jak zrobili to we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii, no to te największe platformy, które tworzą tak naprawdę rynek i standardy europejskie, no już dawno będą gdzieś indziej, tak? Będą miały założone siedziby w tych krajach, które umożliwiły im działalność, będą tam miały licencje. Więc ta proaktywność legislacyjna, nie czekanie na innych, tylko próba uregulowania, trochę większej pracy włożenie w zaprojektowanie rynku, no, wydaje się tutaj kluczowa dla rozwoju tych standardów fintechowych i standardów legislacyjnych. Dalej mamy koordynację działań organów państwa. To jest temat bardzo trudny, no bo wiadomo, że każde ministerstwo, każdy organ ma swoją agendę, a w ramach tego organu mamy urzędników, którym się chce, mamy urzędników, którym się nie chce. Ten problem na przykład został rozwiązany w Singapurze poprzez przyjęcie jasnej, spójnej strategii fintechowej. Całe państwo chce stać się hubem fintechowym. Różne organy mają swoje zadania w zakresie licencji, finansowania, promocji, marketingu dla danego kraju, dla danego rynku jako ośrodka fintechowego. Ja wiem, że w Polsce tworzenie strategii państwowych się trochę źle może kojarzy z jakimiś pięciolatkami, innymi programami, które tak czy inaczej są realizowane. Natomiast bez koordynacji, ja podam taki przykład, byłem na 2 czy 3 lata temu, byłem na Fintech Festiwalu w Singapurze, jedna z największych konferencji, chyba druga największa po Money 2020 w Las Vegas. Tam dzięki ambasadzie, dzięki PAIH-owi mieliśmy spotkanie zorganizowane z najbardziej znaczącymi inwestorami fintechowymi w Singapurze. Wiadomo, pieniądze chińskie ogromne. I jeden z inwestorów, który ma fundusz bodajże na $1 miliard i tylko fintechowy. Jednym z kluczowych dla niego pytań było, ile czasu się jedzie z Warszawy do granicy, bo nie miał pojęcia, jakiej wielkości jest Polska. To świadczy o tym, jak jesteśmy odbierani za granicą i jak dużo mamy do zrobienia. Polska nie ma dobrego PR-u, to z różnych zaleciałości z przeszłości wynika. Nie jest kojarzona z nowymi technologiami. Przecież jesteśmy jednym z najbardziej rozwiniętych technologicznie pod względem fintechu państw. Jak sobie porównamy polski system bankowy z niemieckim, francuskim, hiszpańskim, amerykańskim, gdzie dalej są czeki używane, no to naprawdę możemy się uważać za lidera. Tylko co z tego, jeżeli za granicą nie ma tej świadomości, że tu mamy wartościowe startupy, że na tak wymagającym, trudnym rynku w Polsce, jeżeli startupy się przebiły, wdrożyły się w danym banku, zdobyły klientów, to tym bardziej będzie im łatwo zrobić to w Tajlandii, w Chinach, w Niemczech, w Afryce, bo jeżeli się sobie ktoś poradził na wymagającym rynku, to tym bardziej sobie poradzi na tym rynku bardziej płaskim, mniej wymagającym, gdzie jest mniejsza konkurencja, albo gdzie zaawansowanie technologiczne jest dużo, dużo mniejsze. I to jest jeden z... Ja wiem, że jest komitet międzyresortowy do spraw fintechu, który jeszcze ja zakładałem 3 lata temu w KNF-ie. Natomiast nie wiemy, jak często on się spotyka, jakie są decyzje podejmowane, w jakim kierunku to idzie, a taka prosta koordynacja.
przykład PAIH organizuje na Tajwanie czy w Singapurze wyjazdy dla polskich startupów na eventy startupowe, pomaga brać udział w konkursach startupowych. Teraz polski akcelerator został partnerem Fintech Festiwalu na całą Unię Europejską w celu pozyskania najciekawszych startupów fintechowych z Unii Europejskiej i wysłanie na Fintech Festival do Singapuru. Natomiast mamy podobne eventy w Afryce, w Ameryce Południowej, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast tego zaangażowania w wysyłanie, w pokazywanie Polski jako hubu startupowego, szukanie tam inwestorów, którzy by byli zainteresowani, żeby przyjechać do Polski, poszukać ciekawych startupów, no niestety nie ma. Tak, już kończymy, przepraszam. Się rozgadałem troszeczkę. Więc mówię, ta współpraca międzynarodowa jest tutaj bardzo kluczowa. I jeszcze przejdę do akceleracji finansowania, które jest kluczowe, żeby się rozwijało. Mimo tego, że jest dużo programów akceleracyjnych na przykład, większość tych programów akceleracyjnych jest powiązanych z bankami. Tak? Czyli jest B2B wdrożenie w danej instytucji. Natomiast bardzo mało jest programów akceleracyjnych, które pomagają zdobyć finansowanie, przetestować się. Jeżeli mamy startupy B2C, które mają dużo trudniej, bo dużo trudniej jest pozyskać finansowanie na wejście na rynek, na pozyskanie klientów, niż na wdrożenie w instytucji. I tego troszeczkę brakuje. Także dziękuję bardzo. Troszeczkę przyciągnąłem, ale jeżeli ktoś z Państwa miałby jakieś pytania, to zapraszam. Dziękuję, do widzenia. Bardzo dziękujemy.